Cześć, witajcie na kanale Cienistość. Na pewno kojarzycie coś takiego jak projekt Denko. To takie wyzwanie, które polegało mniej więcej na tym, na samym początku jeszcze, żeby zużywać kosmetyki, które mamy, często nazbierane i nachomikowane w takich ogromnych, niepotrzebnych zapasach, zamiast kupować ciągle więcej, skupić się na tym, co mamy w łazience. I tak było na początku, taka była idea, powiedzmy, jak ten projekt powstawał i zaczął się robić popularny na blogach. Teraz jednak częściej w blogosferze i na YouTubie to jest po prostu takie miesięczne podsumowanie kosmetyków, które zostały wykorzystane, zużyte do końca. I to nie ma już w sobie tego ducha minimalizmu, jaki miał na samym początku. I gdzieś pogubiło się to przesłanie, żeby raczej skupić się na tym, co mamy i używać to, co mamy już kupione i na co wydaliśmy swoje pieniądze, zamiast rozglądać się za ciągle nowymi rzeczami. I tutaj przychodzi coś takiego jak Project Pan. Ogólne założenia Project Pan są podobne, ponieważ tutaj też chodzi o to, żeby skupić się na tym, co mamy, doceniać to i cały czas czerpać z tego radość i przyjemność z używania tych kosmetyków. Ale nie chodzi tutaj ogólnie o kosmetyki, bo Project Pan skupia się konkretnie na kosmetykach kolorowych, tych do makijażu. I to jest moim zdaniem w tym całym wyzwaniu i ruchu najlepsze, ponieważ no ja już mam troszeczkę dość oglądania na Instagramie ciągle nowych, praktycznie nietkniętych palet, cieni, rozświetlaczy, różów, nowych pudrów, nowych korektorów. Ciągle tylko nowości i nowości. I no, jesteśmy ludźmi, mamy ograniczone zasoby woli, w związku z tym łatwo jest się poddać czasami sugestiom i tym ciągłym reklamom i ciągle kupować coraz więcej i więcej, chociaż to jest zupełnie niepotrzebne. A jak kupujemy więcej, to często odrzucamy i zaniedbujemy to, co już mamy, co jakiś czas temu w chwili zakupu przynosiło ogromną radość, tylko że ona gdzieś się pogubiła. Więc zamiast kupować kolejną paletę cieni, kolejny róż albo kolejny rozświetlacz, tutaj w Project Pan staramy się skupić się na tym, co mamy i cieszyć się z tego, że możemy używać tych kosmetyków na co dzień. Project Pan, z angielskiego pan to ta metalowa wypraska, chodzi często o to, żeby tak zużyć swoje kosmetyki kolorowe, np. palety cieni, żeby aż pokazała się ta metalowa denko pod spodem. I to jest aż w formie takiego wyzwania i zabawy, ponieważ zużycie danego ulubionego nierzadko kosmetyku tak bardzo, w tak dużym stopniu, że pojawi się to metalowe denko, jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i ludzie często na Instagramie wrzucają potem zdjęcia swoich kosmetyków z widocznym denkiem. I przyznam się Wam, że właśnie takie zdjęcia najbardziej ostatnio lubię oglądać na Instagramie, jeśli chodzi o konta związane z makijażem. I wolę zdecydowanie coś takiego niż kolejne zdjęcie nowej palety cieni, na której no nie mam kasy, żeby ją kupić, a poza tym nie ma też sensu, żebym ją kupowała, bo mam już tych cieni wystarczająco dużo. Project Pan to taki trochę styl życia, trochę zabawa, trochę wyzwanie też, żeby pokonać tą pokusę, swój konsumpcjonizm i korzystać tylko z tego, co już mamy, zamiast ciągle kupować. I te wyzwania często są mniej lub bardziej zorganizowane. Najpopularniejszym jest Pandat Palette, czyli zużycie całej palety do tego stopnia, że w każdym cieniu widać to denko. I takie wyzwania lubię oglądać najbardziej, na przykład na YouTubie albo na Instagramie. Przydługi wstęp troszeczkę, ponieważ chciałam po prostu opowiedzieć Wam o tym, co to jest Project Pan i przybliżyć polskim odbiorcom tą ideę i ją tak bardziej rozpropagować, bo wydaje mi się, że jest super fajna, a jednak wciąż mało popularna w Polsce na polskich blogach i kanałach na YouTube. W tym filmiku chciałam jedynie zarysować całą koncepcję i wytłumaczyć, co to jest Project Pan, żeby po prostu każdy zainteresowany tematem znalazł taką krótką i w miarę zwięzłą odpowiedź, która wyjaśnia całe podstawy i odpowie na wszelkie pytania. Po więcej informacji zapraszam serdecznie na mojego bloga cienistość.pl. Link znajdziecie w opisie już od razu do odpowiednich artykułów. A poza tym oczekujcie kolejnych filmików z Project Pan.
Jako następne wideo pojawi się podsumowanie mojego jesiennego wyzwania Project Pan Finish 5x4, gdzie skupiam się na używaniu 5 wybranych kosmetyków do makijażu. Najważniejsze miejsce, do którego chciałabym Was jednak zaprosić, to jest grupa na Facebooku poświęcona Project Pan i skupiająca polską społeczność. I to jest grupa o nazwie po prostu Project Pan Polska. Tam znajdziecie odpowiedź na wszystkie pytania i będziecie mogli podyskutować na temat tego, jak zużywać kolorówkę zamiast kupować i wydawać pieniędzy na kolejne niekoniecznie potrzebne kosmetyki do makijażu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Na razie!